Jutro w pogodzie pełna różnorodność. Na północy zimno, wietrznie i miejscami śnieg, a na południu prawie 20 stopni ciepła, trochę deszczu i silny wiatr w górach. Czas na szczegóły. Aleksandra Kostka, zapraszam. Takie pogodowe pomieszanie z poplątaniem zafunduje nam wędrówka tej Zatoki Niżowej i związanych z nią frontów. Jeden z nich będzie swoistą granicą między tym arktycznym chłodem docierającym do naszych województw północnych, a tym dużo cieplejszym powietrzem napływającym do nas z południa Europy. Taki układ zaowocuje także w silny i porywisty wiatr. I już w nocy mocniej powieje, zwłaszcza w pasie nadmorskim i w rejonach górskich. Poza tym wszędzie spodziewamy się opadów. Będzie to głównie deszcz, ale proszę spojrzeć na Podlasiu. Z powodu spadku temperatury w okolice zera deszcz będzie tu przechodził stopniowo w śnieg. Na drogach może być ślisko. Poza tym na termometrach przewidujemy od 4 do 9 stopni. No i ostrzegamy zmotoryzowanych przed gęstymi mgłami na południu kraju. Jutrzejszy poranek raczej szary, zimny, mokry i miejscami wietrzny. Do tego przygotujmy się na deszcz ze śniegiem na Mazurach i Podlasiu. Z kolei sam deszcz ma padać na północy, częściowo w centrum i na wschodzie. Na pozostałym obszarze przebłyski słońca i poranne zamglenia. Najcieplej 14 stopni na Podkarpaciu, a najzimniej na Suwalszczyźnie 1. Po południu nadal ogromna różnica między zimnymi regionami północnymi, a dużo cieplejszym południem kraju. Na północ dodatkowo odczucie zimna wzmocni porywisty wiatr. Na Bałtyku pogoda sztormowa. No i do końca dnia deszcz ze śniegiem w rejonie Suwałk, a poza tym cała Polska północna z deszczem. Wszędzie wiatr w górach, porywy do 100 km na godzinę. Ciśnienie niskie, w Warszawie zaledwie 984 hektopaskale. A jaka pogoda na weekend? Wszelkie zmiany monitorują oczywiście nasi synoptycy na kolejną aktualizację prognoz. Zapraszam już jutro w imieniu Marzeny Słupkowskiej. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.